był wyjątkowy Dzień Kobiet w Żarowie. Kabaret Jurki, który wystąpił 8 marca w Żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu z okazji Dnia Kobiet, rozbawił zgromadzoną publiczność do łez. Znani z licznych programów telewizyjnych artyści porwali żarowską publikę, dając niesamowite show. Jeszcze włosów nie nałożyłaś? Wietrzą się na balkonie. Bo ty też tamtej naftaliny nawtykałaś. Żeby mi mole włosów nie zjadły, człowieku. Już by ci tam mole zjadły sztuczne włosy. A kojarzysz tę moją czarną, skórzaną kurtkę? No pewnie, co z nią? To było kiedyś futro. W krzywym zwierciadle pokazali, w jaki sposób Polacy spędzają majówkę, organizują i przeżywają komunię i jak obchodzą inne święta. Wszystkie kobiety tłumnie zgromadzone w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu przywitali gospodarze imprezy. Burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Tomasz Pietrzyk. Drogie panie, mogę już powiedzieć, jak co roku spotykamy się 8 marca, żeby razem przywitać się uśmiechem, przywitać się dobrym słowem i troszkę sobie pomarzyć. I wśród tych marzeń i przywitań oczywiście wybiegamy jako panowie w stronę pani, myśląc o tym, jakie one są. A są piękne. Są osobami, do których zawsze chętnie wracamy, o których myślimy. I czy jest to dziewczyna, jeszcze bardzo młoda, czy to już stateczna pani, ale bez wątpienia jest tym, co stanowi istotę i sens naszego życia. I cieszę się, że chociaż raz w roku, ale mam okazję, przyjemność stanąć tu na scenie, żeby móc powiedzieć, drogie panie, kochamy was. I nie wyobrażam sobie, żeby was nie było, choćby przez jedną minutę każdego dnia. Dlatego bądźcie, tak jak dziś, radosne, uśmiechnięte. Bądźcie naszym natchnieniem, bądźcie naszą miłością. Bądźcie zawsze z nami. Drogie panie, ja oczywiście w imieniu swoim własnym, jak i również radnych Rady Miejskiej w Żarowie chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia i życzę, aby piękne i radosne dni w żółwim tempie wam upływały, by każdego dnia uśmiechał się do was świat cały, by codziennie rano nie było przymusowej pobudki, by wiatry rozwiały wasze wszystkie smutki. A przy tym, drogie panie, życzę wam gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla was zrobi, nieoczekiwanego telefonu od starego, dobrego przyjaciela, zielonych świateł na waszej drodze oraz radości z małych spraw, które ucieszą was na co dzień. Życzę wszystkim paniom miłości, cierpliwości i pasji. Miłości, którą na co dzień obdarzacie swoich najbliższych, cierpliwości do tych swoich najbliższych i pasji do tworzenia dobrego, tego, co lubicie najbardziej. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz. Tradycyjnie nie zabrakło także dowcipów i żartów przygotowanych z okazji Dnia Kobiet przez przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Koniecznego. Uradowana żona wraca do domu. Kochanie, wyobraź sobie, że dzisiaj przejechałam 3 razy na czerwonym świetle, ja ani razu nie zapłaciłam mandatu. No i za zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie nową torebkę. To nie była jedyna niespodzianka przygotowana w Żarowi z okazji Święta Kobiet. Na wszystkie panie czekała jeszcze wystawa Świat Kobiet, podczas której została pokazana kolekcja Karoliny Legiejew, w skład której wchodzą torebki, ubrania i akcesoria dawnych elegantek z początku XX wieku oraz porady brafiterki, kosmetyczki i wizażystki. Przy okazji świętowania w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie można było także wesprzeć leczenie chorego Adasia Szczurka, mieszkańca Żarowa, który wymaga pilnej rehabilitacji. Każdy, kto zechciał wspomóc leczenie chorego chłopca, mógł wrzucić swoje datki do puszek wystawionych podczas imprezy. W akcję zbierania datków zaangażowała się również radna Iwona Nieradka,
oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie. W sumie udało się uzbierać 2215,52 grosze.